8 niewiast walczy o uznanie jednego kawalera w serii rund. Po każdej rundzie kawaler musi wyeliminować z zabawy jedną niewiastę. Niewiasta, która wygra konkurs, ujawnia, czy była w zabawie dla skina, czy dla duo Q z kawalerem. Dzisiejszym kawalerem jest dr Xame i myślę, że na dobry początek możemy przejść do niego. Halo, Xame? Halo. O, dzień dobry. Czy mógłbym prosić ciebie o przedstawienie się naszej zacnej widowni? Nie. Nie no. Dobra, dziękuję bardzo. To ukończyło nasz stream. Na razie. No ja myślę, że każdy mnie coś tam kojarzy. Byłem aktywnym, jakby to powiedzieć, aktywną postacią na kanale Kliniki. W ostatnim czasie jest mnie mniej, ale to dlatego, że ja jestem zabiegany i w ogóle. Z takich rzeczy ogólnych, co mogą interesować kogokolwiek, to mam na imię Szymon i mam 21 lat już na chwilę obecną. Jestem, kurwa, starym dziadem, no. Ja, co prawda na zdjęciu wyglądasz jak, powiedziałbym, złodziej. Tak, to jest moja profesja. Ja okradam mieszkania, domy, ludzi. Dobra, ale tak na poważnie, to Szymon, ty studiujesz, tylko co? Tak, studiuję psychologię. O kurwa, to może będziesz nas tutaj coś mógł rozszyfrować. Tak, ja ogólnie wszystkich rozkminię już na starcie. Dobra, no to doskonale, no to co? W takim razie myślę, że wszystko wiemy. Klasycznie nie mogłoby się odbyć bez jakiejś wyjebki, także mamy już tutaj informację o tym, że jedna z pań, no, odpadła na starcie, nie zjawiła się dzisiaj na Discordzie, także niestety nie będzie mogła brać udziału w konkursie. Powoli robi się klasyka Sim czy Skin, że zawsze ktoś nie dociera. No dobrze, to usuńmy w takim razie panią, która się nie zjawiła, czyli pani numer 8? W rundzie numer 1, z racji, że nasza gra to poniekąd wariacja na temat randki w ciemno, jeszcze nie poznamy głosów ani wyglądu naszych pań kontestantek. Natomiast poznamy ich imię, wiek oraz ulubione zwierzę. Ej, jest ósemka. Dobra. Dobra? Dobra, nie skreślajmy jej. Przeciągniemy ją tutaj. Wracamy ją do naszego tego, do naszego zbioru. Zwierzęta, które widzicie na obrazkach, to są zwierzęta, które dziewczyny wymieniły jako swoje ulubione zwierzaki w całym świecie. Zaczynamy od kandydatki numer 1. Jest to Zuzia, ma 20 wiosen. No i ulubione zwierzę to panda ruda. Od razu zaznaczę, że te zdjęcia znalazłem ja. Kierowałem się tylko i wyłącznie ich wytycznymi. Dobrze, numer drugi to Sandra. Również pisze, że ma 23 wiosny, a jej ulubione zwierzę to papugi. Numer trzeci to Kaja, 19 lateku i napisała, że wydry są the best. Także dodałem jej piękną wyderkę. Numer 4, Paula, lat 20, a moimi ulubionymi zwierzakami są koty i psy. Dobrze, przejdźmy do pani numer 5, jest to Ola, lat 23 i ulubione zwierzę, uwaga, nieistniejący jednorożec. Niestety nie udało mi się znaleźć grafiki żyjącego jednorożca, przypuszczam, że już to już gatunek wymarły, dlatego no dodałem tutaj takiego, a nie innego zwierzaka. No dobra, i przejdźmy do kandydatki numer 6. Pierwszy, jak zobaczyłem to imię, to troszkę się zdziwiłem. Nie wiedziałem, czy to nie jest literówka, ale nie, to jest Acia. Przypuszczam, że to jest zrobienie od Agaty. Lat 18, ulubione zwierzę to wąż Blizzard. Numer 7, Kasia, wiek 18, ulubione zwierzę kot. No to taka klasyka gatunku, można powiedzieć. No i numer 8, nasza spóźniarska, imię Roksia, 17 lat i ulubione zwierzę piesek. Proszę państwa, poznaliśmy podstawowe informacje odnośnie naszych kandydatek. Czas skontaktować się z Xame. Dobra, Xame, to już jest ten czas. Musisz decydować. Mhm. Dobra, to myślę, że już wiem. Okej, na 100% jesteś zdecydowany. Nie będzie odwrotu. No, niech będzie. Dobra. Kto odpada? Numerek 5. 5. No dobrze. Dobrze, czy możesz powiedzieć dlaczego? Ten jednorożec to nie moja bajka, raczej. Dowiedzmy się w takim razie, co wybrał numer 5. Proszę państwa, piątka wybrała Simpa. Same proszę, żebyś się wyciszył, bo my teraz będziemy rozmawiać z kandydatem numer 5. Zobaczymy, dobrze. Co nam powie o swoim udziale. Halo, halo, jestem. O, cześć. Słuchaj, cześć. No niefortunna sytuacja, no odpadłaś w pierwszej rundzie, ale... Myślę, że to taka kwestia tego, że bardzo mało można przedstawić o sobie tylko i wyłącznie zwierzęciem, imieniem i wiekiem. Szczerze, to troszkę przykro jest, no co ja to mam ukrywać? No ale cóż, to jest konkurencja. Byłam świadoma tego, że mogę odpaść w pierwszej rundzie, trudno. Dziękuję ci bardzo, ale zostań, bo tak jak mówiłem... Jasne, oczywiście. Dziękuję bardzo i powodzenia wszystkim dziewczynom. Dzięki, dzięki.
W rundzie drugiej dowiemy się troszkę więcej o naszych kandydatkach, ponieważ poprosimy je, żeby one przedstawiły się w dwóch krótkich zdaniach. Będziemy łączyć się po kolei z każdą z kandydatek, one będą miały dosłownie dwa zdania do powiedzenia na temat siebie. Także może przejdźmy do kandydatki numer jeden, już ją odciszam. Halo. Cześć. Dwa zdania o tobie, słuchamy. To jestem tegoroczną maturzystką, która skończyła technikum turystyczne, przez co mogłabym z wielką chęcią oprowadzić Ksamę po rifcie. Poza tym lubię spać, jeść i spać. Dobra, to były dwa zdania, trzeba przyznać. Dzięki bardzo serdeczne. Przejdźmy do kandydatki numer dwa. Dzień dobry, witam szanownego prowadzącego, witam szanownego Ksamę. Jestem Sandra, mam 23 lata. Jestem taką, powiedziałabym, zwyczajną dziewczyną. Moją pasją od zawsze była biologia i chemia, dlatego właśnie zdecydowałam się studiować administrację. Dobra, dziękuję pięknie, dziękuję. Dobra, to było doskonałe, muszę przyznać. Przejdźmy do kandydatki numer 3. Słuchajcie mnie? Cześć trójka, tak, słyszymy się. Powiedz nam dwa zdania. No cóż, jestem dość wysoką, mam 192 cm wzrostu, szczerą, pesymistką. Piszę często wiersze, trochę niepokojące, większość z nich nadaje się na teksty metalowych piosenek. No i podobno fajnie się ze mną rozmawia, kiedy się nie stresuję. Rozumiem, że teraz jest ten etap, kiedy się stresujesz, tak? Tak, muszę się rozluźnić. Myślę, że w przyszłych rundach jeszcze będzie okazja do pogadania trochę więcej. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do czwórki. Cześć czwórka. Hejka, dzień dobry. Nie lubię o sobie opowiadać, ale jedynie o czym mogę powiedzieć, to o tym, że lubię gotować, ponieważ jestem na gastronomii, lubię grać w ligę i interesuję się muzyką i tańcem. Ulela. Dobra, dziękuję serdecznie. Przejdziemy do szóstki. Halo, halo, numer 6. Czy się słyszymy? Dobra, numer 6 miał jakieś problemy z połączeniem, także może wrócimy na sam koniec jeszcze do ciebie. Spróbuj się rozłączyć i połączyć ponownie, a przejdziemy w międzyczasie do siódemki. Halo, pani numer 7, czy słyszymy się? Dobry, tak. Tak więc jestem anime dziewczynką, ardentem, grillem, w dodatku jesieniarą. W chwilach wolnych od rysowania, zakuwania i grania w gry siedzę sobie z kotem na kolanach i czytam książki, albo chodzę na siłownię. Tutaj mocne alternatywne vibe wjechały. Dzięki. Dobra, przesłuchajmy teraz ósemki. Halo, 8, czy się słyszymy? A, jestem. Hejka. Cześć. Jestem Roksia, mam 1,57 m wzrostu. Interesuję się poezją, piszę wiersze, trenowałam piłkę nożną, a obecnie uczęszczam do zajęcia pool dance, czyli tańca na róże. Uwielbiam matematykę, więc bez problemu znajdę wzór na podbicie serca naszego Ksamy, jak i wygranej w solo duo, gdzie gram Mida. Ula, dobrze, dziękuję serdecznie. Dobra, i spróbujemy, czy uda nam się z szóstką porozumieć. Okej, mamy informację od szóstki. Szóstka opisała się w taki sposób. Hejcia, jestem Acia. Moje hobby to śpiew i makijaż, ale bardziej jako kwiaty czy postacie na oczach. Kocham bajki i maskocie. Przepraszam, musiałem tutaj zrobić ten cosplay, także no... Dziękuję i przepraszam z góry. Mamy już wszystkie panie w tej rundzie. Ja odpalam muzykę, a ty sam możesz powiedzieć, co sądzisz o poszczególnych, które ci się ewidentnie podoba, które może mniej, a na końcu daj nam znać... Nie, no to nic nie zdradzam, no co ty? Mówisz, że jesteś taki tajemniczy? No tak. No dobra, a i tak cię hitnę tą muzyką. No, to ten. No ja jestem fanem ten... anime i siłowni. Ja sobie wyobrażam to połączenie, że masz takiego pokera wielkiego z takim głosikiem. Jeżeli chcesz coś jeszcze powiedzieć, to antena jest twoja, a jeżeli nie, to czas na decyzję. Nie, no ja myślę, że wszystko już wiem, co bym chciał wiedzieć. To kto odpadnie? Numer 3. 3. Si, senior. Zobaczmy, co trójka wybrała. Państwa, kolejny simp. Widzę, Ksamę, że chyba jesteś rozchwytywany. Połączmy się teraz z trójką i zobaczmy, co ma ona do powiedzenia na tym etapie. Halo, fajnie 3, skrało. Halo, 3. Halo, było fajnie, na pewno było zabawnie. Może chcesz na tym etapie jeszcze przejąć antenę, żeby albo kogoś pozdrowić, albo powiedzieć jakieś 3 słowa do Ksamę. 3 słowa, nie miej tego, wiesz. Niech ci to nic nie sugeruje. No raczej nie mam nic do powiedzenia, tak w sumie. No dobrze, to dziękujemy bardzo serdecznie. Czat, zróbcie wielki hałas dla trójki. Myślę, że nie ma co przedłużać i trzeba przejść do rundy numer 3. W kolejnej rundzie... troszkę może to zabrzmieć szowinistycznie, nie ukrywam, natomiast uznałem, że skoro mamy tutaj do czynienia z Ksamę, zapytamy nasze drogie panie, jakie śniadanie do łóżka przygotowałoby dla niego, tak żeby był jak najbardziej zadowolony. Dobrze, ja łączę się powoli już z panią numer 1. Przygotowałabym raczej dla Ksamy coś słodkiego, tak jak ja. Niech będą to, nie wiem, jakieś naleśniki albo omlety, jakiś dżemik, czekoladka, bita śmietana, nie wiem, coś tego typu.
Kawka, soczek, kakałko wystarczy? Pewnie, pewnie, jak najbardziej. Super. Dobrze, dziękujemy za informację. Przejdźmy do numeru numer dwa. Tak jest, Jakub. Do numeru numer dwa. Halo, dwójeczka, słyszymy się? Antena jest twoja. Jakie śniadanie zaproponujesz Ksamę? Oczywiście wiadomo, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, a najlepsze śniadanie to śniadanie podane. A ja po prostu kocham oglądać Masterchefa, także mam pełno inspiracji. Ale jeżeli Ksamę by miałby ochotę, to nie miałabym problemu z zamówieniem mu na przykład maka albo kebabka. Doskonale. Dobra, dziękuję bardzo, dziękuję. Mak do łóżka to jest kurde. To jest to. Przejdźmy do numeru 4. Szczerze mówiąc, nie mam jakiegoś wybranego dania, ale jak już wcześniej wspomniałam, jestem na gastronomii, więc nie byłoby z tym żadnego problemu. Mogłabym zrobić dosłownie wszystko, na co bym miał ochotę. Raczej przy mnie by z głodu nie umarł. Doskonale. Dobra, dzięki wielkie. Przejdźmy do numeru 6. Halo, halo? Halo. O, udało nam się, dobra. To słuchamy, jakie śniadanie zaproponujesz Ksamę? Ja pewnie zrobiłabym tosty w jajku na patelni i dałabym na to ser, bo tak. Bo ser dobry, no. I herbatę z cytryną i miodem. Dobra, dzięki wielkie. Numer 7. Słuchajmy. Myślę, że postawiłabym na jajecznicę. Po pierwsze dlatego, że trudno coś tu popsuć. Po drugie można ją jakoś ciekawie skomponować, czy na przykład na boczku zrobić, czy z cebulką, czy szynkę dodać. Bardzo dobre, polecam wszystkim jest jajecznicę. No i oczywiście herbatka do tego. Ewentualnie kawa, ale herbatka jest zdrowsza. Dobra, super, dziękuję. Klasycznie widzę, pojechaliśmy. I ostatnia kandydatka numer 8. No to ja poszłabym klasycznie, bez żadnego wymyślenia. Poszłabym rano po świeże bułeczki, dodała szyneczkę, pomidorki, ogórki, sałatę i do tego zrobiła kawusia i jakieś pierniczki na deser w kształcie ulubionych postaci z filmów, gier, seriali. Pierniczki to jest dobry pomysł, zaraz powiem dlaczego. Dzięki. Dobra, Ksamę, co sądzisz o piernikach? No to jest zdanie narodowe. Zdecydowanie. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja obecnie jestem na redukcji i jem może jakieś 2000-2500 kalorii dziennie, kurwa, max. Jak ja słyszałem słodycze i kebaby, to się za głowę zapomnę. O, chłopie! No dobra, to w takim razie co? Czy znasz już finalną odpowiedź? No. Jeśli tak, to kończmy tę rundę. Kto odpada? Numer jeden! No dobrze, dowiedzmy się, co wybrał numer jeden. Mamy do czynienia z pierwszym skinem, także wyeliminowałeś tutaj potencjalne koszty moje, także dziękuję ci, Ksamę. No i co, pogadajmy z numerem jeden. Powiedz mi, dlaczego wybrałaś skina? Żebyś mógł wydać na pieniądze na przykład? Nie no, ja bardzo lubię, że wolę na siebie, nie? dlaczego nie simp? Przecież taki piękny kawaler. Uznałam, że gdybym go zainteresowała swoją osobą, to może tak czy siak by poprosił o jakieś duo, a tu dupa. Ja jestem uspokojony, jeden skin odpadł z gry, także mój portfel jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ucierpi. Dziękuję ci bardzo serdecznie za zabawę, natomiast pamiętaj, zostań tu jeszcze z nami. No i myślę, że możemy przejść do rundy numer 4. Kolejna runda to będzie trochę mały twist odnośnie tego, jak ona będzie przebiegać. Tym razem będę miał za zadanie przekonać mnie. Ja jako papa Ksamę będę starał się wybrać dla niego jak najlepszą partnerkę do potencjalnego duo Q. To ja zdecyduję w tej rundzie, kto odpadnie. Dobra, no to co? W takim razie może porozmawiajmy z panią numer 2. Halo, halo. Cześć, przekonaj mnie, dlaczego mam wybrać ciebie do następnej rundy. Mam bardzo wiele zalet. Przede wszystkim największą moją zaletą jest to, że gram na supporcie, także ochronię Ksamę przed każdym problemem, a poza tym, jak wspominałam wcześniej, studiuję administrację, także biorę pod uwagę również problemy prawne. Nie będzie z tym żadnego problemu. I oczywiście zadbam o jego zdrowie, bo kocham Magdę Gessler i Masterchefa. Dobra. Ja sobie tutaj zanotuję pewną rzecz. Okej. Dziękuję bardzo. Łączymy się z kandydatką numer 4. Witam ponownie. Dzień dobry. Przekonaj mnie, dlaczego mam cię puścić do następnej rundy. Nie mam jakiegoś dobrego pomysłu, żeby cię przekonać, więc jedynie co bym mogła powiedzieć to, że jestem bardzo dobrym słuchaczem i umiem pomagać z problemami. Oczywiście pamiętaj, Hodo, że plus jeden zawsze dla jedzonka, żeby uszczęśliwić swojego faceta. No właśnie, więc chyba to tyle. Dobra, dzięki. Przejdźmy do kandydatki numer 6. Ja chcę tylko powiedzieć, że jeśli nie przejdę tej rundy, to zjadam Ksamę. Zjadasz go? To jest kusząca propozycja, szczerze mówiąc.
To jest wszystko. Wszystko się już zmotowała, to jest koniec. Dziadu. Co tam? Czemu chcesz mojej śmierci? Poprzez pożarcie. Spokój będzie, już mnie nie będziesz pytać o pieniądze na tatuaż. O ty kurwa. Dobra, połączmy się z siódemką. Halo, siedem? Dzień dobry. Dlaczego będziesz się przepuścić? Ponieważ nie przeklinam, a to jest bardzo ważne podczas gry w League of Legends. Jak wiadomo, jest dużo emocji. Jak już wspominałam, jestem ardenciarą, więc ciężko przegrać ze mną linię. Mam w szafie dwa cosplaye, parę elfich uszu i trzy pary kocich uszu. Sądzę, że to jest dość przekonujący argument. Tak. Jeszcze wtrącę. Jestem legalna, czat. Proszę nie mówić, że nie. Dziękuję. Okej, dziękuję. No i została nam jeszcze ósemka. No to witam ponownie. Jako, że jestem midlanerką, ja ci nie wygram linii, ja ci wygram całą grę. Dostosowuję się pod przeciwników, gram zarówno assassinami, jak i magami. Masz zapewnione pełne multum rozrywki. Gdybyś potrzebował, to również korepetycja. Dobra, to są wszystkie argumenty chyba dla Xamy, ale ja zaraz się z nim skonsultuję. Dobra, ja jeszcze mam... A, no tak, bo my mieliśmy ciebie przekonać. No dobra, Xamy. Halo, halo, słyszymy się? Ta, no. To tam, Byczku. Byczku. Czy ty masz jakieś sugestie dla mnie? Bo ja jestem... Nie mam kompletnie żadnych sugestii. Ja jestem skonsternowany. Teraz już wiem, jak się czujesz. Dobra, stary, nie przeżywaj. Nie, bo wiesz, kogoś wyrzucę i się obrazi. Ja nie chcę... No to matkę daj tu do mikrofonu. Ma matka, nie wiem, czy jest, wiesz. Dobra, nie będę się z tą decyzją pierdolić. Pójdę ze swoim pierwotnym instynktem. Do kolejnego etapu nie przejdzie numer 4. Dowiedzmy się teraz, czy czwórka wybrała Simpa, czy Skina. Proszę Państwa, Simp. Simp, czyli czat, oskarżaliście mnie, że wybiorę kogoś ze skinem. A widzicie? Poszedłem za sercem. Dobra, musimy się zgadać z czwórką. Witam, dzień dobry. Cześć, ja cię na początku chciałem przeprosić, ale ktoś musiał odpaść. No musiałem podjąć tą decyzję. Miałem też wytyczne od Xamy, miałem sugestie od czatu. Niestety, czy mi wybaczysz? Tobie nie. O nie! Niestety, ale tobie nie. O nie, serce mnie boli. Ale spokojnie, nie gniewam się. No dobra. To dzięki w takim razie za uczestnictwo i zostań jeszcze na moment, bo pamiętasz, że coś się jeszcze może tutaj stać. Dobra, czas na rundę numer 5. Proszę Państwa, przejrzymy sobie teraz fotografię pozostałych kandydatek. Dobrze, to zaczynamy od kandydatki numer 2. To zdjęcie w ogrodzie z grabiami, jeśli dobrze widzę, w maseczce. Także widzę, że tutaj pani numer 2 dba o swoje zdrowie. Nie boi się wychodzić na dwór. Proszę Państwa, to jest sukces wśród gamerów, trzeba przyznać. Same, co sądzisz? Ja kurwa nic nie widzę. O, teraz widzę! Jest małe opóźnienie, to prawda. No, nie małe, gościu. Wiesz, że to można zmniejszyć. Nieprawda, nic takiego nie można zrobić. Jeżeli masz coś do powiedzenia, to możesz coś powiedzieć, jeżeli nie, to nie. Nie no, nie mam ogrodu jak coś, ale jest git wszystko. W takim razie przejdźmy do kandydatki numer 6. Oto ona. Widzimy tylko zbliżenie, co prawda, bez szczegółów, tam pewnie z tyłu jest jakaś ściana, szóstka nosi okulary, ma niebieskie oczy z tego, co widzę. I to właściwie tyle, co możemy się dowiedzieć z tej fotografii. Xamę, czy ty już widzisz naszą szóstkę i czy chcesz coś dodać? Tak, widzę. Nie, no ja myślę, że nic tutaj nie ma do dodania. Dobra, przejdźmy do siódemki. Oto siódemka. Również za dużo się z tej fotografii nie dowiemy. Widzimy wadę wzroku, klasyka gatunku, za dużo grania w komputer, patrzysz się cały czas w ten monitor, ledwo oczy otworzysz już do komputera, tak? I to wszystko przez to. Tak mi dziadek mówił, a to nieprawda. Wadę wzroku powstają z innych powodów. Ale dobrze, Xamę, czy masz coś do dodania? Nie. Dalej, lecimy. Dobrze, patrzcie go, jak pędzi go. To przejdźmy do kandydatki numer 8. I tu mamy zdjęcie robione w totalnej czerni, że myślę, że już totalnie odnośnie otoczenia nie dowiemy się niczego. Natomiast widzimy, jak to tam młodzież mówi, dziubek, bo on jest takim przytrzymaniem. Czekajcie, ja spróbuję. No cóż, również zero informacji odnośnie osobowości, czy też zainteresowań. Same? Słówko? Dalej, panie, dalej. Dobra, no skoro jesteś taki cwany i mówisz dalej, no to zróbmy to w ten sposób. Antena jest twoja, mój drogi. Ty, no nie za szybko? Gdzie mamy zapytać? Twoja mama jest u mnie w domu. No dlatego mówię, zaraz będę. 2 godzinki pociągiem. Mogę ją zawołać i się spytać. Zobaczę, czy będzie chciała. Dobra, czekaj. Rozmaicimy ten program trochę. Dobra, przepraszam. Mama Xamy jest akurat w piżamie i nie chce się pokazywać. Uzasadniając ten mój wybór, bodajże druga runda to było to przedstawianie się, tak? Bajki, maskotki.
To takie nie moja bajka trochę. Dobra, to chyba to nam trochę wyjaśni, jak to może być. To ja może już zakończę muzykę i poproszę cię o finalny werdykt. No dobrze, szefie. Numer 6. Okej, okay, szóstka odpada. Dowiedzmy się, co wybrała szóstka. No i to był simp, proszę państwa, to był simp. Jak same się nie posłuchał mamy, nie wiem, czy nie będzie jakichś konsekwencji w związku z tym później, ale zobaczymy, zobaczymy. No nic. Mamy, nie bij, proszę. No właśnie, przekażę jej, chociaż nie wiem, czy wytrzyma, bo naprawdę nie posłuchać się takiej rady. Natomiast teraz ja skontaktuję się z numerem 6. Halo? Cześć. Padło na ciebie. Czy chcesz coś jeszcze przekazać w ostatnich słowach do Xamy? Albo do naszego czatu? Nie, nic nie ma, co chciałam. Dziękuję. Jakby co zostań, bo w następnej rundzie mała niespodzianka. No proszę państwa, ścisły finał bardzo blisko. Może nie przedłużając, przejdźmy do rundy numer 6. Słuchajcie, kochani, to jest runda zagadka, o której nie powiedziałem ani naszym kandydatkom, ani Xamę. Teraz nastąpi małe switcheru, to znaczy, Xamę będzie miał za zadanie spośród trzech pań, które teraz zostały, wyeliminować dwie i przywrócić do gry jedną panią z poprzednich rund. Odsłoniliśmy wszystkie panie. Xamę, spodziewałeś się? Ale to w sumie w teorii, jak wyrzucam jedną z trójki, to ona jest wyrzucona i można ją cofnąć. Jak ja mam za duże IQ na ciebie, gościu. Jak ja niszczę ten twój program. Czekaj, co? No bo teraz wyrzucę kogoś, to automatycznie wpadają do puli wyrzuconych. I mogę z puli wyrzuconych przywracać. Nie, nie, nie. Słuchaj, kurwa, musisz wybrać, kto przechodzi do finału, 2, 7 czy 8. I musisz wybrać jeszcze jedną osobę z poprzednich etapów, którą bierzesz do finału. Taka jest sytuacja. Chat, podpowiedzcie Xamę, a ja odpalam ci muzykę, żebyś czuł presję na sobie. Patrzcie, jak myśli. Zaraz to kurde, czacha wydymi. Dobra, po pierwsze, czy wiesz już, kogo chcesz przywrócić na przykład do finału? Nie. Czy wiesz, kogo chcesz się pozbyć? Nie. Czy chcesz się kogoś pozbyć? Ciebie. Dobra, nie ma problemu. No to odpada Hodo. Dobra. Widzę, że to jest gruba rozkmina. Nie chcę też cię stawiać w takiej sytuacji, że na przykład robisz coś wbrew sobie, więc możemy zrobić tak. Możesz tę rundę zmienić w po prostu pytanie od Xamy. Wtedy ty zadajesz pytanie każdej z pani 278. Po co tak chmęcisz w ogóle? Próbuję ci pomóc. Nie no, bo to tak niespodziewane bardzo. Czekaj, bo Noxy chce wejść, to ja wyrzucam wszystkich i biorę Noxiego. Edycja LGBTQ będzie w przyszłości, także Noxy zapraszamy. Na pytanie możemy zmienić. Jesteś pewien, że pytanie? Chętnie. Tak. Dobra. Wymyśl ważne pytanie i to musi być pytanie, na które można odpowiedzieć jednym zdaniem. A może być... zagadka. Równanie matematyczne? No jak chcesz, to bardzo się proszę. Jak ci to coś podpowiem w wyborze, to nie ma problemu. Ale dobra, mam takie giga pytanie, że zniszczę tu wszystkich. Dobra, będziemy to drogie panie, proszę o słuchanie, ale się rymuje. To pytanie jest mocne, z kategorii mocnych i mam nadzieję, że będzie każdy się długo zastanawiał, żeby zimny musiał to prowadzić do końca tego dnia. A pytanie jest następujące. Jeżeli jedno życzenie miałoby się spełnić. No a tak no 100% pewności, mówisz życzenie i ono się spełnia. To jak one by brzmiało? Okej, okay, dobra, najpierw pani numer 2. To widzę, że to było takie filozoficzne pytanie całkiem. Myślę, że moim życzeniem byłoby to, żeby mieć wystarczającą ilość czasu z ludźmi, którzy są dla mnie ważni. O, ale to było cute, dobra, dziękuję. Nie zażyczyła sobie willi z basenem miliona złotych, tylko faktycznie bliskość z osobami, które są dla niej ważne. Kandydatka numer 7, słuchamy. Najbardziej chciałabym kiedyś pojechać do Norwegii, ale pojechać tak samo, totalnie bez nikogo i po prostu sobie móc siedzieć na tych wielkich pałacach terenu i po prostu bez żadnych ludzi, bez żadnego internetu spędzić czas sam na sam z naturą. Okej, dobra, dzięki. No myślę, że to jest coś, co Xamę mógłby zapewnić. Pani numer 7 i kandydatka numer 8. No to w takim razie, jako że widzę, że ja i Xamy mamy bardzo dużo wspólnego, ponieważ oboje mamy 300 IQ, to ja zażyczyłabym sobie móc spełniać życzenia i miałabym to tylko zapamiętać. Nie, tak nie można. Dobra, mamy informację od Gina, że nie wolno. Musisz poprawić swoją odpowiedź. W takim razie chciałabym mieć moc taką, że gdy przychodzi do takich wyborów, to zawsze wybieram tą rzecz, która wyjdzie na najbardziej korzystną. To jest dobra odpowiedź. Ja bym powiedział, że to jest dobre. Doskonale. Dzięki. No, Xamę, ale żeś wymyślił pytanie. Słuchaj. O, moja ulubiona muzyka. Tak, No to jak? Podobały ci się odpowiedzi? Nie. Nie? Żadna? Żadna. Co, czego się spodziewałeś? Dłuższych, większej czasu. Ty miałeś tu siedzieć.
Jaki był mój zamiar? No dobra, jak tam Xamas? Się laguje, ta muzyka śmiesznie. Twój mózg się laguje, decyduj. Czemu mnie popędzasz? Mówiłeś, że mam nielimitowany zasób czasu. Masz, natomiast? Natomiast co? Teraz się zdenerwujemy, stary. Nie chcesz podjąć decyzji. Będziesz coś mówił? Nie, myślę w ciszy. Dobra, mogę wyrzucać. Dobra, jesteś pewien, tak? Powiem ci, że nie ma czasu, trzeba zapierdalać, czas to pieniądze, hajs się musi zgadzać, pozdrawiam. Dobra. Dobra, to może tak, tym razem powiedz, kto będzie w finale. Najpierw jeden numerek. To numer 7. I druga osoba, która będzie w finale. Aha, to nie mam mówić, kogo wykurwiam. Albo właściwie powiedz, kogo wykurwiam. Kogo wyrzucasz z konkurencji, tak? Eliminuję z programu internetowego Simp czy Skin, prowadzącego przez Jakuba, lat 20... 9. Moja mama jest młodsza od ciebie, na szczęście. Prawda. No nie, żartuję. Po prostu przedłużam ci jak najdłużej. W ogóle dziewczyny to się pewnie tak stresują, że się siłkowie nie mieści. A, o tym nie pomyślałem. Ta, no bo tam jedna osoba do Norwegii beze mnie i mi się smutno zrobiło. Druga osoba to tam jakiś innych ludzi wybrała. Już moje rozmowanie przeżyła. Nie wiem, co robić. Dobra, same. Ostateczna decyzja. Dobra, to eliminujemy... O, wiem, jak ja ci to przekażę. O kurde. Co? Co tu się dzieje? Ja cię hituję muzyką jeszcze raz. Moja odpowiedź to 6 podzielić na 2x w nawiasie 2 plus 1. Bitch, please. Panie, dawaj mi odpowiedź. Dobra, to eliminujemy numer 8. I w finale widzimy się z 2 i z 7. To zobaczmy w takim razie, co wybrał numer 8. To był skin. No nie wiem. Nie wiem, jak tak można. Dobrze, to w takim razie porozmawiam jeszcze z 8. No, hej. Dobra, zacznijmy od tego. Dlaczego skin? Bo mam chłopaka i mam do kogo simpować. No proszę, jakie zagranie taktyczne. I chłopak wie, że bierze udział w programie? No, chwaliłam mu się. O, i będzie potem oglądał powtóreczkę. Dobra, to pozdrawiamy chłopaka bardzo serdecznie. Czat, proszę zrobić hałas dla niego. O. Ale dobrze to rozegrałaś w takim razie, bardzo dobrze. Ja tylko chcę powiedzieć, że ja powodzenia życzę mojej dwójaczce, która jest moją faworytką. No, a Ksamę to głupek. O, jakie słowa odważne. Same słyszałeś, bo to? Chcesz się ustosunkować? Ja tylko powiem, że widziałem, jak 8 fejkowała taski na Electricity. Dobra, 8, dzięki raz jeszcze za uczestnictwo. No, dzięki. Trzymaj się. Zostały tylko 2 osoby. Tylko jedna runda. Runda finałowa. Przed nami wielki finał. No zostały tylko 2 osoby, także w tej rundzie będziemy mogli poznać je z takiej bliższej strony. Każda z naszych dziewczyn, która pozostała w rozgrywce, czyli 2 i 7, będą miały 1,5 minuty czasu na randkę próbną z Xamę. Zaczniemy od pani numer 2. Już ją odmutowuję. Dobra, czekajcie, odpalę stoper i pamiętajcie, 1,5 minuty, start. Witaj, Xamę. Hejko. Zacznijmy może od poważnych rzeczy. Wolisz sernik z rodzynkami czy bez? Bez. Jezu, świetnie, Boże, jak można iść z rodzynkami, to jest chore. Bo zimny jest z rodzynkami na przykład. No on to jest w ogóle zimny człowiek. To jakie masz hobby oprócz bycia najlepszym doktorem na świecie? Nie mam patentu z bycia doktorem, sorry. Nie jestem lekarzem, to wszystko kłamstwo i pomówienia. Cholera, ten po prostu nazwa w niku mnie zmyliła. No bardzo przepraszam za wszystkich oszukanych przez kanał Klinika, nikt tam nie jest lekarzem tak naprawdę. A tak poza tym to jestem sportowy świrek. O, a co trenujesz? Ciężary. Ja też byłam sportowym świrem, słuchaj. Tak, też podnosiłaś ciężary? Nie, ja trochę inna dyscyplina. Ajajaj. Trenowałam strzelectwo sportowe. O kurde. Przez 7 lat swojego życia. I to strasznie dobrze. Polecam ten sport. Jest, było świetnie. A jak jestem ślepy, to i tak mogę strzelać? Słuchaj, ja też jestem kretem, także... A, no to git, to zostaje strzelcem sportowym. Dziękuję za rozmowę. Dobry timing, dobrze to wymierzyliście. Nice, dobra, sportowe świry. Widzę, że tutaj została złapana jakaś nutka kontaktu. Teraz damy szansę pani numer 7. To uwaga, ja w takim razie resetuję swój stoper i masz 1,5 minuty na randkę próbną z Xamę. No ja to nie wiem, czy tutaj nie powinnam bojkotować po tym, co tutaj przed chwilą było robione. Bojkot mojej osoby? Nie krępuj się, śmiało. Troszkę długo ci zajęło wybieranie. A, wiesz jak jest. No nie wiem, możesz mi powiedzieć, słucham. Bardzo jestem ciekawa, co tak długo zajęło myślenie. Głosy w głowie strasznie mnie męczyły. No, jestem schizofrenikiem ogólnie. No i to chyba niedobrze. No niestety. Miałem nadzieję, że znajdę tutaj psychiatrę dla siebie, ale nie wyszło. No psychiatrą nie jestem, ale jestem dobrym supportem. Mogę zapewnić wsparcie na wielu płaszczyznach. Będziesz mnie supportować mojej schizofrenii. Jak chcesz, to czemu nie? Mogę również supportować na siłowni. Też podnosiłam ciężary przed kwarantanną. Pewnie nie za dużo,
ale... Masz radę asekurować przy wyciskaniu na ławce? Myślę, że dam. To już duży, duży krok. Możemy razem sobie porobić jakieś ćwiczonka, co ty na to? No, możemy razem wyciskać ciężary, żeby nam żyły wychodziły na wierzch. Aż tak to nie. No to bez sensu taki trening. 3 sekundy. Dobra, mamy to. Kurczę, jak to się stało, że trafiliśmy na dwie sportowe osoby, to się w głowie nie mieści. Ale dobrze. Roxane, czy te rozmowy ci trochę rozjaśniły sytuację? Ziombelku, czy ty już wiesz co i jak? Ile mamy? Która jest godzina? 17:23. To co tak, do 40 po? What do you think? Powiedz mi po prostu, czy jeszcze potrzebujesz czegoś się dowiedzieć, żeby podjąć decyzję, czy już masz decyzję? Można powiedzieć, że... Że masz. Tak. Teraz z racji, że to będzie finał, to chciałbym, żebyś powiedział, dlaczego wybrałeś tę, a nie inną osobę, a dopiero później powiedzieć, którą osobę wybrałeś. Aha, to ja muszę jednak myśleć dużo. Oj, czat jest bardzo podzielony. Nawet niektórzy głosują na trójkę jeszcze. Może ktoś ma live'a do tyłu trochę. Widziałem fajny komentarz, że ja mam wygrać. A mogę cię wygrać? Nie, niestety nie. Możemy off-stream się dogadać na jakąś randeczkę. Dobra, mam nadzieję, że mama to ogląda. Mam nadzieję, że nie. Masz przejebane. Ziomeczku. Nadszedł czas decyzji, nadszedł czas wyborów. Zwyciężczynią programu internetowego emitowanego na kanale Dr. Hodo zostaje pani z numerem 27. Trzymajcie mnie, bo naprawdę. Zwycięża numer 7. Wow, dobra. Wielkie brawa dla pani numer 7. Mamy to, mamy zwycięszczenie drugiej edycji Simp czy Skin. Ale to nie wszystko. Musimy się dowiedzieć po kolei, co wybrały panie. Zacznijmy od pani numer 2. Proszę państwa, simp. Wszyscy chcą kawałek same. Dobra, porozmawiamy z panią numer 2. No kurczę, dostałaś się do finału. To trzeba przyznać, że to jest duży sukces. Duży sukces. Tak, dla mnie się... tak. Widzę, że nastawienie pozytywne, tak? Jak się czujesz po tej... Tak. Świetna zabawa, bardzo fajne konkurentki. Jak to mówią, drugie miejsce to jest pierwsze przegrane, ale i tak było super, naprawdę cieszę się, że mogłam wziąć udział. Gratuluję pani numer 7 i mogłabym kogoś pozdrowić? Tak, oczywiście. To chciałabym pozdrowić moich super przyjaciół, którzy tutaj oglądali i chciałabym pozdrowić Julkę, Kacpra i Patryka. My też pozdrawiamy. Dobrze. Dzięki ci wielkie za udział. Jest przed nami jeszcze jedna tajemnica. Co wybrała pani numer 7? Ja to wiedziałem wcześniej, dlatego trochę jakby jak patrzyłem na to, wiedziałem, czy ktoś będzie wybierał Simpa, przepraszam, czy ktoś będzie wybierał Skina. Nie wiem, jak ci to powiedzieć same, no. Może to zaprezentuję po prostu grafikom. Może ci to złamać serce, ale... Tak! Wybrała Simpa. Niesamowite ratio, by the way, Xame. Spośród wszystkich kandydatów tylko dwie wybrały Skina. Dobra, Xame. Xame również w tym momencie może wybrać Skina czy Simpa. Napisz mi na Discordzie swoją decyzję. Ostatni zwrot akcji, jaki może się wydarzyć w drugiej edycji Simp czy Skin. Jesteś pewien? No ta. 100%. No ta. Zobaczmy, co wybrał. Proszę państwa. Wybrał Skina. Cebula wjechała. Zanim połączę się z Siódemką, chciałem od ciebie, Xame, usłyszeć dlaczego. Znaczy, ja wychodzę z założenia, że ja i tak możemy zagrać, mi to tam nie szkodzi. Ale mam jedną bardzo ważną wiadomość do przekazania wszystkim mężczyznom na czacie. No Simp September. Ooo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 
razie ostatnia rzecz jest przed nami. Porozmawiajmy jeszcze z siódemką. Zobaczmy, jak się czuję po tej twojej decyzji. Tak? Tak jak powiedziałam, jeżeli do teamfightu biegnie tak szybko, jak się zastanawia, to nie. To ja wolę z kina pocieszenia i przez tyle. Całą karierę kliniką dałem się poznać jako kurczak podobno, to wiesz. Tak to ciężko prawda. Z tymi teamfightami może być. Że biegać chętnie, ale jakoś akurat w przeciwnym kierunku niż teamfight. Dobra, siódemka, powiedz, jak się poczułaś, kiedy padła ta finalna decyzja o tym, że Ksame wybiera z kina? W sumie to się trochę spodziewałam po tym, jak się tak długo zastanawiał. Też myślałam, czy nie wziąć z kina, ale stwierdziłam, że nie, bo co, jak mu będzie przykro.
ale to chyba nie była dobra decyzja. Dobra, to jeszcze jedną rzecz potrzebuję wiedzieć. Czy zagracie to duo mimo wszystko? No ja mogę zagrać. Ja też mogę zagrać jak najbardziej. Myślę, że tego nie zrobimy na streamie teraz dzisiaj, ale jeżeli będziecie mieli ochotę, to możemy na którymś przyszłym streamie taką zrobić po prostu waszą pierwszą rozgrywkę. Chyba, że wolicie sami ją odbić, nie ma problemu. Natomiast Xame, oczywiście, no, wybrałeś skina, więc dostaniesz skina. Natomiast z uwagi na twoje podejście, droga siódemko, do całej sytuacji, myślę, że też zasłużyłaś na skina, także... No i wszyscy wygrani. Też mogę pozdrowić kogoś? Pewnie. To pozdrawiam moich przyjaciół z Flexów, którzy oglądają i się pewnie teraz śmieją. I Ole, która przypomniała mi wczoraj wieczorem o jajecznicy. Dobra, ziombelki, no to co? To ja wam dziękuję bardzo pięknie za udział. Chciałem podziękować też wszystkim uczestnikom, Xame, tobie. Będziemy powoli kończyć drugą edycję z tym wszystkim. Dzięki. Fajnie było, Kuba, dzięki. Super się bawiłem. Gratulacje jeszcze raz dla Xame, dla pani numer 7, dla wszystkich naszych uczestników, dla wspomagacza Xame, dla was. Dziękuję pięknie, no. I trzymajcie się. Na razie.